Siemanko, witajcie, z tej strony Remixis 098 i dzisiaj, jak wcześniej zapowiadałem, pokażę wam już skończony projekt Fasolka 2.0, który budowałem na redstonefan.pl i dzisiaj właśnie omówię wszystko co do tego projektu, jakie były zamierzenia, jak w ogóle co jest w tym projekcie, jak to jest zbudowane i oczywiście pokażę jak to w praktyce działa, jak to w ogóle jest odtwarzane, po prostu wszystko, więc zapraszam do oglądania. Po budowie pierwszej wersji fasolki, która raczej nie została ukończona, zdobyłem bardzo duże doświadczenie i teraz je wykorzystałem w budowie kolejnej wersji projektu fasolka. Jest to budowany od podstaw projekt, który jest bardziej dostosowany do wersji 1.6 Minecrafta. W końcu Mojang z kolejną, coraz to nowszą wersją Minecrafta po prostu go psuje. Dobra. Urządzenie składa się z następujących części. Są nimi pamięć melodii, która dzieli się na trzy ścieżki: pianino, bas, perkusja. Czyli pianino i bas, jak we wcześniejszej wersji fasolki, są identyczne. Jest to taka sama budowa, tylko od innej strony jest kontrolowany. Pojemność ścieżki pianina to jest 48 kombinacji, tyle samo dla ścieżki basu. Czyli tu się nic nie zmienia, tylko więcej kombinacji na jedną sekwencję. Ścieżka perkusji to jest jeden styl, który posiada trzy ścieżki. Wszystkie ścieżki perkusji dla nut bloków. Jedna nuta perkusji to jest równe połowa nuty ścieżki pianina i basu. Dwie perkusje to jest równa jedna nuta, inaczej po prostu. Jeżeli chodzi o odtwarzanie, to jest podwójny zegar. Szybszego zegara, nadal używam tego standardowego zegara, który był w pierwszej wersji fasolki, ale już znalazłem szybszy i planuję już w kolejnej wersji fasolki, którą będę raczej budować na single player, właśnie zbudować tam ten szybszy zegar, który znalazłem. Jest jego autorem tego zegara z Mafisto 4. Jest oczywiście regulowany taktowanie zegara, czyli po prostu inaczej mówiąc tempo utworu. Są cztery tempa, jest tryb debugowania, w sam raz oraz szybko. Przy tych środkowych może właśnie bugować. To jest związane po prostu z właśnie takimi dziwnymi po prostu rzeczami. To wina nie tylko serwera, ale również takiego jakiegoś złożenia sprzętu. Nie wiem dlaczego, ale dobra. I jeden zegar, który ma 5 bitów, obsługuje 24 komórki ścieżek pianina i basu. Czyli w zasadzie połowa pamięci to należy do jednego zegara, więc dwa zegary, nie ma czterech zegarów dla dwóch pamięci, czyli jedna pamięć ma dwa zegary, tak już nie było, nie jest jak w fasolce 1.0, tylko są dwa zegary i jeden zegar obsługuje dwie ścieżki, oczywiście połowę dwóch ścieżek, czyli 24 komórki dla pianina i basu i 24 komórki dla pianina i basu obsługuje drugi zegar. Jeżeli chodzi o dekodery, to w sumie więcej jest instantów. Jedyny bardzo wadliwy i bardzo taki dziwny troszkę, dodałem taki standardowy dekoder, więc wybór ścieżek do zapisu, znaczy komórki do zapisu jest bardzo opóźniony, to jest do 7 sekund, więc tutaj troszeczkę takich nowości nie ma i będzie troszeczkę to jest niewygodne. I oczywiście dekoderów instant, rzekomo miało być ich masa, ale udało mi się ich zredukować do zaledwie kilku tam dekoderów. Oczywiście dekodery instant są na odtwarzaniu i chyba tyle tych dekoderów, nie widzę, żeby było ich więcej. Oczywiście dekodery są po to, aby to lepiej skompresować i oczywiście dać więcej miejsca. Miało być elementy CPU do tej fasolki, ale już stwierdziłem, że w fasolce 3.0 będzie troszeczkę lepiej. W ogóle fasolka 3.0 to będzie taki komputer już muzyczny, co będzie można operować już na tym z poziomu właśnie CPU. Jeżeli chodzi o wybór, to jest Shift Register, który ma 48 bitów i to właśnie za pomocą niego wybieram komórki. Jest to ten sam Shift Register, który używałem w projekcie fasolka 1.0. Jeżeli chodzi o konsolę, jest oczywiście 13 nut, jak we wcześniejszej wersji, od C do C2, więc tu się nie zmienia. No i oczywiście miały być funkcje CPU, no i niestety coś się nie udało, no i nie mam już tych funkcji CPU, będą w fasolce 3.0.
miały być efekty tłokiów, ale ja już postawiłem ostatni klocek, więc już nie będę się za bardzo już z tym robić, po prostu może to być już w trójce fasolki. No i oczywiście, że miała się ta konfiguracja zmieniać, no ale no i właśnie się dosyć tam zmieniła, malutko zmieniła, ale dobra. To tyle, jeżeli chodzi o skład urządzenia, a teraz jak to wygląda w praktyce. Dobra, jestem już w Minecrafcie, teraz na początek pokażę wam w ogóle, jak to w ogóle działa, jak się w ogóle dostać, żebyście zobaczyli tą fasolkę 2.0. Wystarczy, że sobie wpiszecie adres mc.midgame.net, wejdziecie. Dobra, jesteśmy już na serwerze, wystarczy, że tylko wpiszecie sobie komendę rs, ukośnik rs i jesteście teraz na serwerze RestinFan. Na spawnie serwera i wystarczy, że tylko wpiszecie warp fasolka i znajdziecie się właśnie już w fasolce 2.0, właśnie w tej konsoli. No i tam już się to wszystko ładuje, ale teraz też nie używam Modifina i nie ładuje mi tak za szybko tego wszystkiego, ale dobra, miałem zaprezentować, jak to działa w praktyce. Dobrze. Jak już się znajdziecie, macie tutaj przed sobą klawiaturę 13-nutową od C do C2, jak już to wcześniej mówiłem. Z lewej strony kontroluje się pamięć melodyczną i basową, a z prawej strony pamięć beatboxową, czy tam już perkusyjną. Przyzwyczaiłem się do fasolki 1.0, a to jest fasolka Builder, o którym wam mówiłem w moim let's playu, mój let's play Minecraft, odcinek 4. No a tutaj kontroluje się zgodnie z tym tempem. No kontroluje się ten zegar. Tu można, mogą wstąpić bugi na powoli sam raz. Tempo utworu, tu się uruchamia piosenkę. Możliwe, chyba zaraz, może mi się zaraz uda uruchomić tą piosenkę. A tu się zmienia tempo tym przyciskiem. Tutaj dajemy jeszcze format, czyli bez względu na to, która jest wybrana. Komórka po prostu formatuje wszystkie, a tu przechodzi do pierwszej nuty, jakby się chce od nowa zapisywać. Tu można zmieniać fokus, czyli która ścieżka teraz ma być zapisywana. Tu się zmienia tym przyciskiem, pianina i basowa. Tutaj oznacznik, że jest gotowy do wpisu, bo to 7 sekund trzeba czekać między wybraniem komórki, a między chęcią wybrania komórki, a jego końcem realizacji. Tak to już się wyrażę. I tu przedstawiłem właśnie w systemie binarnym aktualnie wybraną komórkę wybranej ścieżki. Tutaj można ją czyścić, tutaj do następnej, tu do poprzedniej. Analogicznie sytuacja wygląda w pamięci perkusji, jednak to troszeczkę jest zmienione, bo tu tylko jest przycisk zapisz nutę. Oczywiście przełącznik stylu, są trzy pamięci perkusji właśnie do tych ścieżek, bo są trzy ścieżki, więc są trzy pamięci, tam trzy komórki, tu się wybiera już w tych komórkach i tak samo tutaj wygląda, ale dobra. No, konsola właśnie to wygląda. Może uda mi się teraz odtworzyć tą piosenkę. Czasami ta piosenka się buguje, to jest związane po prostu z wadami serwerowni. Dobra. To się kontroluje. No. Tu jest cała ta pamięć beatboxowa, o której właśnie mówiłem, że są te trzy komórki odpowiednio dla trzech ścieżek. Tutaj na dole jest ta pamięć, znaczy dwie pamięci, to jest dla melodycznej, to jest dla basowej. Po środku jest dekoder bardzo wolny i w ogóle już nie miałem pomysłu, jak to w ogóle wsadzić. Poza tym, jeżeli bym miał to robić na instancie, to musiałoby to wszystko chodzić równo, a ja chcę mieć pewność, że to wszystko działa, więc po prostu wstawiłem taki dekoder. No już innego wyjścia nie było, no cóż. I to jest właśnie ten zegar całego urządzenia, jak widać jest podwójny, 5-bitowy,
Tak, 5-bitowy. Zrobiłem takie cięcie, bo już mi brakło pamięci w komputerze. Dobra, do czego żeśmy wrócili właśnie? Ten jeden zegar właśnie widać obsługuje połowę tej pamięci i połowę tej pamięci, drugi też drugą połowę. Tu jest ten shift register 48-bitowy do wyboru komórek dla pamięci melodycznej i basowej. A tutaj jest shift register 8-bitowy, tutaj właśnie teraz pokazuję, do wyboru komórek w pamięci perkusji. Tutaj są kontrolki do wyświetlania, ten na tej szarej wełnie. A tutaj jest taki już, a to jest już właśnie ten zegar, fragment zegara Mafiesta, który zamierzam wykorzystać w fasolce 3.0. Jest on bardzo szybki i bardzo wydajny, szczerze mówiąc, i mało się baguje. W zasadzie nigdy się nie zbagował, odkąd ja go tam testowałem. Tutaj można zobaczyć model całej fasolki. Tutaj jest ładnie wszystko wypisane, o co tu mniej więcej chodzi. I tak to się to prezentowało. Nie zostało tak zupełnie wiernie odwzorowane, ale jakoś już po prostu zostało wykonane. Przy okazji już wiem, jak budować tego typu urządzenia i fasolka 3.0 będzie już po prostu troszkę jeszcze lepiej wybudowana niż fasolka 2.0. Tu jest właśnie ten kontrola zegara, czyli ustalanie tempa. Tutaj mamy do tego właśnie zrobione do ustalania tempa dla pamięci melodycznej i basowej, a tu jest dla pamięci beatboxowej takie rozszerzenie, że no, tam odchodzą dwa kable, a tutaj cztery kable, jeśli chodzi o zegar, bo tam zapomniałem właśnie powiedzieć i wskazać, że pamięć perkusji ma własne zegary, czterokrotny zegar, każdy jest dwa bity i on jest automatycznie resetowany, jeżeli zostanie wygenerowana na liczba 2 w systemie binarnym i automatycznie jest resetowany, dzięki temu po prostu to się tak szybko robi i są cztery zegary właśnie odpowiednio dla dwóch z ośmiu. Dobra, jaśniej to powiem. Jeden taki zwykły zegar obsługuje dwie z tych ośmiu bramek pamięci. Tak to właśnie. To jest ten ostatni klocek właśnie. Ruda diamentu. Tu go właśnie postawiłem. To jest reset. Już jakby się miał zatrzymać odtwarzanie piosenki i zresetować wszystkie zegary. No i tu jest cała dokumentacja techniczna oczywiście fasolki. Mogę ją teraz tutaj właśnie przeczytać. Niech to szlak, znowu musiałem zrobić cięcie, bo znowu mi brakuje tej pamięci. Akurat na takie partycje u mnie na dysku nagrałem, że ona jest taka najmniejsza i że ja cię kręcę. Dobra, fasolka 2.0 to dobrowolny projekt syntezatora dźwięku. Jest kontynuacją poprzedniego projektu fasolka 1.0. Budowany jest na tej samej działce o wymiarach 200X, 200Y, 219Z. Dobra, jakie on ma funkcje? Oczywiście sekwencyjny zapis nut, odtwarzanie zapisanej sekwencji, regulacja tempa sekwencji, zapis maksymalnie 48 kombinacji dla jednej sekwencji. Dla pamięci beatboxowej oczywiście to są trzy style i jeden styl i trzy ścieżki, każda po 8 nut. No i tu obsługuje trzy ścieżki, melodii, pianino, bas, perkusja. I dwa zegary dla ścieżek pianina, basu i pełna oktawa nut. I oczywiście zapomniałem tutaj dodać cztery zegary dla pamięci perkusji. No i pamięć. No tu tutaj możecie, ja zresztą wejdźcie na serwer, to tu sobie możecie poczytać całą dokumentację. Ja tutaj jeszcze chyba będę dodawać jakieś rzeczy do tego. I tu mamy już autorów poszczególnych części, dekodery, instant, zegary, stworzył użytkownik Mafiesto 4, a ja zaprojektowałem oczywiście wygląd kabiny i rozmieszczenie wszystkiego w tym urządzeniu. Dobra, w sumie to tyle, jeżeli chodzi o fasolkę. Teraz zaprowadzę was na drugą część mapy, co ostatnio zrobiłem. Tam. To będzie gdzieś tutaj. Skonstruowałem coś takiego jak wyświetlacz repeaterowy. Jest to oczywiście ciekawe wykorzystanie pamięci taśmowych. Oczywiście fasolka jest tam. No, pamięć taśmowa, jak widać, bardzo pojemna, bardzo prawie że szybka. I to oczywiście wyświetlacz z repeaterów. Teraz tylko będę musiał
włączyć i to będzie jakoś chodzić. Po prostu po włączeniu generowane są te... A nie, bo to trzeba włączyć powtarzanie. Po wygenerowaniu tiku po prostu tutaj jest taki migacz. Tu są bramki skracające sygnał. I tu się pokazuje napis. W odpowiednim momencie powinien się pojawić napis Remixis. Nie wiem, bo teraz coś laguje serwer, to słabo to chodzi. Dobra. No, tu mamy literkę R, tu się generuje litera R, tutaj się generuje E. Tu jest M. Tam gdzieś już dalej jest I. No wolno chodzi, no, żeby tu te litery, gdyby to szło szybciej, to litery byłyby bardziej spłaszczone. No i był napis Remixis. Wyłącza się tą pamięć oczywiście. No, coś lagło, ale dobra. Udało się to ogarnąć. No i to już się... To tyle, jeżeli chodzi o to. A teraz przedstawię wam dzisiaj skopiowany i poprawiany nadal moją pierwszą budowlę na serwerze. Skopiowałem sobie ją z działki dla budowniczego, bo akurat straciłem do niej dostęp. I to jest oczywiście Music Studio, czyli fasolka 0. Jest to pierwsza moja budowla muzyczna na tym serwerze. Myślę, żeby zrobić do niej jakiś osobny filmik. A może jednak nie, bo raczej to jest mało funkcjonalna maszyna. To jest po prostu mniejsza wersja fasolki 1.0. Oczywiście to było przed fasolką 1.0. Tutaj mamy 18 kombinacji po 8 nut. Tempo od 1 do 4 tików. Najlepszy na jednej i dwóch tikach. Optymalizacja, żeby było żadne glowstone'em. Tutaj jakaś, nie wiem, co do 0,2 Hz miało, że miało na operacjach. Prędkość urządzenia jest taka, traktowanie. No i oczywiście przyszłość fasolka. I na mojej stronie tam było i zapraszam na mój kanał. No, urządzenie to jest oczywiście 8 nut. I oczywiście to wszystko. No cóż, możecie wejść na serwer i zobaczyć sobie to. Oczywiście wszystko jest dozwolone, macie dostęp do komendy warp. I możecie się przeteleportować na warp fasolka i polatać sobie tutaj. I poobserwować, co się tutaj dzieje. Bo dzieje się dosyć dużo. W następnym filmiku, myślę, przedstawię wam już... projekt, który buduję razem z użytkownikiem Maniaeko. Jest to MP4 i zrobię do niego osobny filmik i tam wszystko przedstawię i też omówię tak samo jak w fasolce 2.0. Dobra, to na razie tyle. Ja się z wami żegnam. Nara.